Cześć! Jest 14 marca, a ja właśnie wróciłem z premiery. Co takiego miało polską premierę dzisiaj? A moi no moi drodzy Xiaomi Redmi Note 7. Zapraszam na premierowy przegląd tego telefonu, no i może kilka pierwszych wrażeń też Wam zaserwuję. To na początek zerknijmy, co kryje się w zestawie naszego RedmiSia. W pudełku klasycznie. Na wierzchu kartonik z silikonowym pokrowcem, makulaturką no i igłą do otwierania gniazda. Potem telefon, który obejrzymy za chwilę. No, a pod telefonem zasilacz i przewód USB. Zasilacz, jak widzimy, 2A. Z tą ładowarką jest o tyle zabawnie, że Redmi obsługuje Quick Charge 4.0. No Tylko będziemy musieli wymienić ten fabryczny zasilacz na inny. Trzeba przyznać, że smartfon prezentuje się nader atrakcyjnie, szczególnie w błękitnej wersji. I zwróćmy uwagę, mamy tu już tylko logotyp Redmi. No i tu już na dzień dobry dostrzegamy pierwszy powiedzmy mankament urządzenia. Gniazdo na karty jest niestety, moi drodzy, hybrydowe, o czym dobitnie oznajmia nam naklejka na tylnej obudowie telefonu. Obróciwszy telefon na front, dowiemy się kolejnych rzeczy. Dodatkowa kamera tylna ma 5 megapikseli, ekran ma przekątną 6,3 cala i rozdzielczość Full HD+, i sercem telefonu jest Snapdragon 660, a akumulator z kolei ma pojemność 4000 mAh. Po resztę specyfikacji po jej szczegóły odsyłam Was do strony mgsm.pl, do której link znajdziecie w opisie tego filmu. A my kontynuujemy oglądanie smartfonu. Jak widzicie, z tyłu mamy klasycznie zamontowany czytnik linii papilarnych i podwójny aparat z dumnym dopiskiem 48 megapikseli, AI, dual camera, no ale niestety wystającej i to dość mocno wystającej ramce. No i tu na pocieszenie powiem Wam, że kiedy założymy sobie dostarczony przez producenta do zestawu pokrowiec, to akurat tą wystającą ramkę prawie, prawie zniwelujemy. Ona nadal wystaje z pokrowca, no ale już trochę mniej. No to chyba czas uruchomić telefon i zajrzeć do interfejsu. No i cóż my tu mamy? Miła i 10 ze wszystkimi zaletami, no i niedostatkami, oczywiście. Pakiet od Google obecny. Narzędzia od Xiaomi, proszę bardzo. To co firma zazwyczaj daje, jak widzimy jest radio FM, jest dyktafon, jest nagrywanie ekranu, jest skaner wizytówek, dokumentów i tak dalej. Jest też aplikacja do udostępniania plików, kompas, narzędzie do przesyłania opinii, no i tam jeszcze zegary, takie rzeczy, to co w telefonie być powinno. Jedźmy dalej. Czy coś dołożono? No dołożono operę, nie wiadomo po co, apkę do czyszczenia, no też się przyda i... Preinstalowane proszę bardzo, cztery aplikacje dodatkowo. Niektórzy używają, więc nie będą musieli pobierać. A ci, którzy nie używają, to sobie pięknie, szybciutko odinstalują, proszę bardzo. Można odinstalować, więc nie jest tak źle. Fajnie, że się może no, nie przegina z tymi dodatkowymi aplikacjami. Jak już coś dodaje, to można to sobie usunąć. No i widzimy jeszcze pilota. A pilota widzimy, bo. Moi drodzy, tu na górnej ściance jest nadajnik podczerwieni, zaraz obok mini-jacka i dodatkowego mikrofonu. No to jak już tak zwiedzamy, co na której ściance mamy, no to już jedziemy na lewym boku. Jak widzimy, gniazdko na karty, przypomnę niestety hybrydowe. Na dole USB-C i głośnik, no i dodatkowy rząd otworków dla zachowania symetrii. No i widzimy, że przy okazji tutaj ekran nie jest. Pokryty takim w pełni zakrąglonym mocno szkłem, tu jest jeszcze taka dodatkowa niewielka rameczka stworzywa, ale może tej lepiej, bo jak upadnie, to może nie będzie dramatu. No i klasycznie umiejscowione przyciski na prawym boku, a no i przednia palat w niewielkim noczu. Jak widzimy, tutaj obok czujnik zbliżeniowy sobie połyskuje, a zatem, jeśli, jeśli już się o to w zasadzie zaskoczeni nie będziecie. Ja tylko dodam, że jak widzicie bezproblemowo yy, przebiega przywracanie yy, wyglądu układu aplikacji i tak dalej yy, z chmury Xiaomi. Naturalnie nie musicie tego robić, no ale jak już kiedyś mieliście Xiaomi to sobie możecie przywrócić ustawienia. No i widzicie już mój telefon dostał pierwszą aktualizację, ale o tym, o tym później sprawdzimy potem, opowiem w recenzji co tam przeszło i tak dalej. Potem na razie kontynuujmy oglądanie. No i będę trochę nudny, ale powiem, że znów bez niespodzianek, szczególnie dla tych, którzy już y, kiedyś telefon Xiaomi z zmiłaj mieli. Mamy tutaj oczywiście drugą przestrzeń, czyli taką wydzieloną strefę prywatną, w której możemy sobie trzymać y, to, co chcemy chronić przed wścibskim wzrokiem, tam nie wiem, żony, kochanki, dziewczyny itd. czy tam męża. Y, mamy możliwość przejścia na gesty, czyli możemy y, dolne przyciski wyłączyć. I przejść na sterowanie gestami. O gestach też już Wam nieraz opowiadałem, są bardzo fajne. Polecam korzystanie z nich. No i w dodatkowych ustawieniach, te standardy, czyli pływający przycisk, zarządzanie diodą powiadomień, bo dioda powiadomień musicie wiedzieć też tu jest. Ustawienia związane ze słuchawkami, z tym że no, tradycyjnie się mi oferuje gotowe nastawy tylko dla własnych filmowych słuchawek. No trudno, smuteczek. No, i jeszcze do tego oczywiście skróty przycisków, czyli możemy sekwencją różnych przycisków przypisać jakieś działanie. Chociażby, tak jak widzicie, podwójnym kliknięciem łącznika uruchamiać latarkę. No, takie standardowe, wygodne rzeczy. Jak na razie nie widzę, żeby tu czegoś brakowało, ale też niczym mnie ten model nie zaskoczył. Nie ma tutaj niczego, czego bym już wcześniej w Miła i w Xiaomi nie widział. Jednym z najistotniejszych elementów smartfonu jest oczywiście wyświetlacz. No, i ten tutaj w Redmi Note 7 jest dość przyzwoity. Mamy tutaj tryb ochrony wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim. Mamy możliwość wpływania na balans barw i regulację kontrastu. Możemy sobie ustawić automatyczny albo powiększony. Jest wybudzanie podwójnym stuknięciem. No, a jeżeli chodzi o jasność, no to cóż. Maksymalna myślę, że wystarczy do wygodnego korzystania z telefonów w słoneczny dzień, aczkolwiek tak na pierwszy rzut oka mogłaby być nieco wyższa, natomiast minimalna jest świetna, bo ekran praktycznie całkowicie gaśnie, także w nocy korzystanie z wyświetlacza Redmi Note 7 będzie naprawdę bardzo wygodne. Dodam jeszcze, że ekran poprawnie współpracuje z okularami polaryzacyjnymi. No, i oczekując na to, aż się wszystko, co miałem dotąd w telefonie, pobierze, dodam jeszcze, że jak na razie telefon pracuje bardzo fajnie. Nie widzę, aby interfejs się przycinał. Wygląda to całkiem dobrze. Ja mam wersję z pamięcią 4 Plus 64. Będzie dostępny również wariant 3 Plus 32. I 4 plus 128 i chyba ten ostatni będzie najfajniejszym wyborem, no ale zobaczymy. Generalnie, póki co telefon spisuje się fajnie i pracuje naprawdę fajnie, no ale. Tak jak Wam już zapowiedziałem, to są tylko pierwsze wrażenia, także ciężko coś powiedzieć po godzinie, czy tam dwóch obcowania z telefonem. Szerzej o wszystkim opowiem Wam w recenzji. No naturalnie o akumulatorze też wiele Wam jeszcze w tym momencie nie potrafię powiedzieć, ale wiecie, te 4000 plus średniopółkowa specyfikacja zapowiadają się nieźle. No jak widzicie, trochę akumulator tu już spadł, no ale to moi drodzy dlatego, że telefon w tej chwili yy, pracuje, instaluje aplikacje, pobiera je z sieci, no, Moi drodzy, to musi kosztować trochę energii, więc nie ma się co dziwić, że telefon ją pobrał. Ha, a zgadnijcie, czego w Redmi Note 7 zabrakło. No właśnie, NFC. Ręce opadają. Ja rozumiem, że to nie jest drogi telefon, ale na litość boską, my, Bolacy, używamy NFC. Niech wreszcie ktoś wsiął mi to zrozumie. Zapewne najbardziej interesuje Was aparat fotograficzny, no bo 48 mega robi wrażenie, nie? No i z przodu też jest nieźle, ale zanim pokażę Wam fotki, to zobaczmy jakie mamy tutaj tryby do wyboru, jest tryb manualny, jest tryb nocny, oczywiście zdjęcie, wideo, portret, czyli rozmywanie tełka, no i krótkie wideo, standardzik można by było rzec, ale to mało ważne, ważne jak robi zdjęcia, no to popatrzmy. Niestety nie miałem zbyt wiele czasu na robienie zdjęć i filmów, ale kilka rzeczy udało się już zaobserwować. Jeżeli chodzi o jakość zdjęć, no to w zasadzie niczego nie można im zarzucić. Jest sztuczna inteligencja, która oczywiście podkręca dość mocno kolorystykę zdjęć, ale w sumie robi to w dosyć fajny sposób. Całkiem niezły jest zoom cyfrowy, pewnie to zasługa wysokiej rozdzielczości matrycy. Jeżeli chodzi o wideo, w zasadzie wszystko jest w porządku, no oczywiście poza tym, że trochę brakuje stabilizacji. Serfiki całkiem, całkiem przyzwoite, upiększanie, jeżeli nie przesadzimy, również daje radę. To niezbyt drogi telefon i trochę obawiałem się o jakość zdjęć wieczorno -nocnych. a okazało się, że jest całkiem przyzwoicie, pod jednym warunkiem, że nie będziemy korzystali z trybu zwanego noc. A zamiast niego skorzystamy z trybu manualnego i statu. Wtedy zdjęcia są naprawdę fajne. Jedyne na co można ponarzekać, to na trochę nerwowe reakcje autofokusa przy słabym świetle. Nie zawsze od razu trafia w punkt. A wiecie, no to jest tani telefon, więc też nie wymagajmy, by był perfekcyjny pod każdym względem. Jak na razie w aparacie zauważyłem jeden problem. No ciężko trochę robi się makro. Tutaj autofokus działa jednak z pewnego dystansu. No i moim zdaniem mógłby być on mniejszy, bo zbliżenia ciężko, ciężko zrobić. I cóż, pewnie czekacie teraz, abym Wam powiedział, czy macie lecieć i zamawiać ten telefon, kupować go, czy też nie. Moi drodzy, takie rzeczy nie u mnie, po yy, takie rzeczy odsyłam do szanownej konkurencji, bo po paru godzinach spędzonych z telefonem, ja naprawdę nie potrafię Wam jednoznacznie go rekomendować. Na pierwszy rzut oka, telefon bardzo fajnie pracuje, bardzo fajnie wygląda. Dobrze leży w ręku, jest dobrze wyważony, ma niezły wyświetlacz, chociaż w słoneczne dni przydałby się, żeby był trochę jaśniejszy. Robi całkiem fajne zdjęcia. Bateria też zapowiada się całkiem całkiem dobrze. No ale to wszystko zapowiada się. Na szczegóły zaproszę Was za jakiś czas w recenzji, ale nie powiedziałem wam jeszcze o cenach. 800. 900 i 1000 zł bez złotówki, oczywiście, za trzy wersje pamięci, czyli 3 plus 62, 464 i 428. Którą wybrać? Zdecydujcie sami. To jest raptem stuwa różnicy. Ja bym to płacił tą stówę i wziął już tą topową, najdroższą wersję. A czy warto? Wiecie, co? Telefon mi się podoba. Gdybym szukał telefonu za Tysiaka, pewnie brałbym ten model pod uwagę. I to na razie tyle w tym premierowym wideoprzeglądzie Redmi Note 7. Na pełną recenzję, oczywiście, zaprosimy Was za jakiś czas, a tymczasem, oczywiście, zachęcamy do oglądania pozostałych naszych filmów. Do zobaczenia, cześć!